Ashmur, witam was w akompaniamencie ryczących byków, apogeum rykowiska absolutne. Mimo że temperatura jest wysoka, rykowisko jest strasznie szarpane, opowiem wam o tym później, ale tutaj na łąkach ryczy, przynajmniej trzy byki ryczą. Łąka jest taka, że przez środek jest wzniesienie, one są za wzniesieniem, nie widzą nas i nie słyszą, wiatr mamy dobry od nich, więc spróbujemy zobaczyć te byki, poczekamy, aż się zrobi widno, poczekamy tu na skraju łąk, a już idzie prosto do nas. O, jak tu pięknie ryczy. O, jakiś to młody, to słuchajcie, to słyszycie, coś bolało. Ale tam podejrzewam, że na dole jest, tam, tu, na pewno są trzy byki na łąkach. On jest od nas jakieś 150 metrów. A później zejdziemy sobie na dół na las, pójdziemy na takie mega skarpy, tam gdzie byliśmy z dzieciakami. Spróbuję jakiegoś byka upolować. Ja już powoli swoje rykowisko kończę. Dzisiaj po południu idziemy z nikim innym, już wam zapowiem, tylko z Mariuszem. Będziemy próbowali, żeby chciałbym, żeby Mariusz strzelił byka do kamery. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcę zobaczyć, co tu ryczy, żeby być przygotowanym na polowanie z Mariuszem. Później wam opowiem o rykowisku, co się zmieniło, co się u nas zmieniło, bo zmiany są tak duże, że ja tego łowiska swojego praktycznie nie poznaję. Ja w tym lesie poluję niedużo, poluję tylko na rykowisku, później trochę na jelenie, ale nastąpiły ogromne zmiany. O, już przyszedł chyba, to już go będziemy widzieć zaraz. Kończę i patrzę na byka. Słuchajcie, zaryzykowaliśmy, podeszliśmy jakieś 120 metrów w głąb łąki, chowamy się za balotem, przed nami ryczy z 6 byków, cały czas ryczą, to są łąki z jednej strony za Michałem, jest duży kompleks leśny, a tam gdzie one ryczą jest mniejszy, myślę, że tam na pewno coś zejdzie tego mniejszego kompleksu, ale może będzie szansa, żeby je ponagrywać tutaj, słyszycie w plenerze, jak one tu ryczą. A nie chcę, bo już mamy z tych jeleni jakieś 120 metrów od balota do balota. Udało się podejść, zobaczymy. Może się uda jeszcze za dnia je tu nagrać.
strzelanie do tego. Musimy podejść bliżej. Moim zdaniem ma wie, a nie wiem, strzelać go czy nie strzelać. Duży jest. Jesteśmy po strzale do kapitalnego byka, byka łownego. Oglądaliśmy go długo. Słuchajcie, oceniłem go na w granicach 11-12 lat. Byk, który ma, jest jakby odzwierciedleniem ubiegłorocznego 18-taka. Bardzo podobna forma, te same geny. No miał dużą chmarę. Na początku podchodziliśmy od łąk. Widzieliście, tam był drugi byk, który miał tylko chyba dwie łanie ciele. Tam sobie ryczał, a ten miał dużą, potężną chmarę. Mamy już końcówkę rykowiska, więc uznałem, że oddamy strzał, także byk po strzale zrobił przepiękną rakietę, robił woltę i poszedł w las. Tylko problem jest taki, że jak się te łąki kończą, to jest drodzy skarpa. Więc idziemy do naszego byka, no i spotkamy się już przy byku. Myślę, że strzał jest na tyle dobry, że byk powinien tam leżeć. Oby nam nie spadł za nisko na dół, ponieważ do góry go na pewno nie da się wyciągnąć, w razie czego będzie trzeba go ciągnąć na dół. Także idziemy do naszego byka i no i będziemy... Widzimy się już przy naszym jeleniu, a później sobie trochę porozmawiamy. Tak jak widzicie, byk jest. Musiałem go dostrzelić. Słuchajcie, po pierwszym strzale okazało się, że był strzelony troszkę za nisko. Dochodzę, łąki są tam z tyłu. Doszedłem do niego, stał na skraju. Słuchajcie, dostrzeliłem byka. Jak na złość, spadł. Teraz musimy go ściągnąć na dół. Do góry nie ma nawet takiej możliwości. Później wam Michał pokaże. Pionowa ściana do góry i skały, kamienie. No ale zanim zrobimy wszystkie czynności, czyli byka wypatroszymy, to damy mu ostatni kęs, pieczęć, złom i powiem, no nie przechodzimy przez zwierzynę, więc obejdziemy sobie tego świerka, żeby to ładnie wyglądało.
Odłamiemy kawałeczek gąski. I trzeba zorganizować pomoc, co nie jest wcale takie łatwe, bo dziś jest poniedziałek. Także ładny, łowny byk, strzelony na końcówce rykowiska. Dzisiaj 25. U mnie zawsze tak jest, że 25. Pod między 20 a 30 te najlepsze byki padają. U nas to rykowisko wtedy jest w tej fazie, już mija połowa tego rykowiska i przechodzi w tą fazę końcową. Tu mamy 16-taka. Praktycznie klon ubiegłorocznego byka, ten sam gen, ewidentnie widać, że to jest ten sam gen. Sprzed chyba 4 czy 5 lat strzeliłem bardzo podobnego 14-taka, takiej samej formie korony. Byk w granicach myślę około 7 kg, więc łowny, w zęby patrzyliśmy takie dobre 11, może 12 lat. Oceniony prawidłowo, potężną chmarę miał i to też kolejny taki aspekt, że widać, że te byki łowne stare niekoniecznie mają jedną łanię, tak? Wiadomo, że jakby udało nam się w tamtym roku strzelić byka w granicach 15-16 lat z Michałem, czy 2 lata temu, już nie pamiętam, i też miał dużą chmarę i też ryciał strasznie, więc nie zawsze to jest wyznacznik, trzeba patrzeć, żeby tego byka ocenić dobrze. Także ej, słuchajcie, bierzemy się do pracy, tam w długo musimy się wziąć tam. I to nie 100 metrów, tylko myślę, że około 300. Ja byka patroszę i co, widzimy się w kolejnym odcinku, nie, to będzie do wycięcia. A teraz zapraszam Was na chwilę rozmowy na temat ogólnego tego rykowiska, dlatego że miałem możliwość polowania w różnych rejonach Polski, ale głównie poluję też u siebie w kole. I tutaj mogę Wam powiedzieć, że rykowisko się zmieniło, ale to na końcu materiału. Także teraz się bierzemy do pracy. Słuchajcie, teraz na sam koniec, to jest taki trochę koniec i początek z jednej strony, jest ze mną Mariuszek, że się przywitamy, dawno ci nie było. Proszę nie regulować odbiorników. Tak jest. Słuchajcie, taka pogawędka, to wam parę słów na temat tego rykowiska tegorocznego. Nie bez kozery, tak jak grywamy to tutaj. Nasz byk, ten 16-tak, padł na tych łąkach, które są tutaj za Michałem, a las wygląda tak jak za mną widać. Wspaniale, można powiedzieć. Droga dojazdowa jest idealna. No, po kolana. Po kolana, tak. Rykowisko katastrofa u nas w tym roku, w terenie, gdzie kręciliśmy dla Was odcinki tak naprawdę przez ostatnie 4 lata, tam daleko, głęboko w górach, gdzie to rykowisko zawsze było, nie dzieje się nic. Robią maszyny, harwestery, robią 24 godziny na dobę, albo nie wiem, albo po 12 godzin, zaczynają jak jest ciemno, zjeżdżają jak jest ciemno i dodatkowo mamy wilki. W nocy pracują. Tak, harwestery. Więc tną cały czas i no niestety rykowisko jest rozbite. Wilki dokładają swoje, od 2 lat jest widoczny problem wilka. Natomiast na temat wilka zrobię Wam osobny materiał, ponieważ widzę, że coś drgnęło, ale to sobie pogadamy w innym materiale. Jako ciekawostkę Wam powiem, że jeden z kolegów z koła, dzisiaj mi spotkaliśmy się w ogóle na chłodni, pomogą transportować drugiemu koledze dzika i byka, bo też strzelili. Notabene na tym samym rewirze, tylko że my jesteśmy na szczycie, a koledzy siedzieli na dole i strzelili, myślałem, że już ryczą. Ty już masz skrzydła. Że mamy się urojenia. Idą. Idą, a my gdzie uciekamy. Także gratulujemy dwóm starszym Nemrodom pozyskania. Natomiast jeden z tych kolegów opowiadał nam, jak wczoraj, nie dalej, jak wczoraj, siedział na zwyżce i wilki zarżnęły jelenia. I tak się między sobą gryzły, że po prostu nawet było strach schodzić z tej zwyżki. Więc powiem Wam, że no... Szału nie ma w tym roku z tym rykowiskiem. Ja nie mogę narzekać, bo ktoś powie, że narzekam. No nie, zacząłem... Stwierdzasz fakty. Tak, stwierdzam fakt, jaki jest, tak, bo to już nie chodzi o to, bo dużo jeleni widzieliśmy, natomiast to serce rykowiska ogólnie, które powinno być tam i ciągnąć się przez szczyty gór Byszczyckich, doliny, wąwozy... Jest cisza. Tak, jest cisza. Wszystko przeszło na pola.
Także czyli teraz zeszło, tu jest gdzieś 900 metrów, to wszystko poszło na 300. Tak jest, wszystko zeszło niżej. Ogólnie dużo lepsze rykowisko jest w terenie polnym jak leśnym. A co za tym idzie, będą większe szkody, tak? No, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, myślę, że mało kto, ale to poruszymy temat na temat wilków, więc powiem wam, że to, że wilki wypchnęły tą zwierzynę stąd, a wepchnęły ją tam, to znaczy szkody będą większe, a tu tych zwierzyn nie będzie. No. Można pojechać w lesie. Tak tego jest las, żeby zapewnić. A nie siedzieć po jakichś tam wąwozach, trzcinowiskach i ogólnie w uprawach. Pieski bawią, tak. A pieski się bawią. A pieski się bawią i wszyscy są i wszyscy się cieszą. A tak na propos, to co, zapraszamy na odcinek, który będzie jakby kontynuacją tego, tak sobie to umyśliliśmy, więc dzisiaj, bo ja nie mam broni, słuchajcie, panie, nie mam. Dzisiaj idę z parku podprowadzający, będę nosił pastorał koledze Mariuszowi. Mogę? Dziękuję. Tylko dbaj. Michał, poproszę tubę. Michał ma moje narzędzie. Nie, wszystko. Ma porządną... Instrument. Tak, kurtkę pani uda. Instrument jest. Nawet działa. Powiem ci, że działa. Idziemy. Musi działać. Zobaczymy. Mamy godzinę którą? 17. Tak, 17 z haczykiem. 17 późno, nie późno? Nie, dobrze. Od 18 powinny zacząć grać już ładnie. Więc chciałbym, żebyś byka strzelił. Ja cię spróbuję podprowadzić. Może się to uda, tak jak w tamtym roku. Ja wczoraj siedziałem na ambonie. To opowiadaj. Miałem, słuchajcie, 10 byków miałem. I nie mogłem się zdecydować. Więc się nie zdecydowałem. Więc przesunąłem ten ostrzał byka na dzisiaj. Dobrze. Tylko z tych 10 byków powiedz, co było. Szpicaki 2, szóstaki 2, 2 ósmaki, 1 dwunastak, 1 czternastak. No który się, 14 się nie nadaje. Nie, to ten co na TikToku jest i u nas w odcinku, to ten sam. Nie trzyma wieku. Także niech żyje i ma się dobrze. Dobra, zapraszamy już w następnym odcinku kolega Mariusz w akcji. Także my ruszamy na podchód. Już się boję. Trzymajcie kciuki. Dasz bur.